Dzień dobry. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niedziela, 17 dzień września, 15 niedziela po Trójcy Świętej. Niedziela szczególna. Hasło tej niedzieli to stanowią słowa zapisane w drugim liście apostoła Piotra, w 5 rozdziale i 7 wierszu. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o Was staranie. Moi drodzy, muszę powiedzieć, że jestem dzisiaj bardzo podekscytowany, pod wielkim wrażeniem i wybaczcie, jeżeli będę mówił trochę spontanicznie, ale uważam, że niedziela dzisiejsza jest wyjątkowa, szczególna nie tylko dla luteran Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, nie tylko dla całego świata luterańskiego, dla wszystkich kościołów, ale dla całego chrześcijaństwa. Otóż być może słyszeliście, że od minionej środy w Krakowie odbywa się 13. Zgromadzenie Światowej Federacji Luterańskiej. Prawie 350 delegatów, oficjalnych przedstawicieli Kościoła. Ponad 1000 uczestników i wszyscy są razem. Ponad 2 lata przygotowań w Krakowie, w Genewie, w wielu innych miejscach i oto spotykamy się razem. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o Was staranie. Wielokrotnie jako uczestnik tych przygotowań modliliśmy się i prosiliśmy Boga i wszystkie nasze troski, starania polecaliśmy Panu Bogu, żeby to zgromadzenie mogło się odbyć, bo była i pandemia, i wybuchła wojna na Ukrainie, a jednak Pan Bóg sprawił, że tu do Polski przyjeżdża cały świat luterański. A dzisiaj delegaci rozjadą się do naszych parafii, do chyba ponad 20 parafii na Śląsku. Dlatego zachęcam i zapraszam, jeżeli mieszkacie blisko, jeżeli w waszych parafiach będą goście, albo wiecie, że w sąsiednich parafiach, udajcie się na nabożeństwa. Dlaczego? Hasło tegorocznego zgromadzenia to jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja. Jedno ciało. Jesteśmy członkami jednego organizmu. I teraz, kiedy będziemy gościć przedstawicieli z całego świata, to będziemy mogli odczuć, jakim wielkim ciałem jesteśmy. Bardzo różnorodnym, z różnymi darami, a jednak potrzebującymi siebie wzajemnie, chcącymi się ubogacać i obdarowywać. I jestem przekonany, że uczestnicząc dzisiaj w nabożeństwach w naszym kościołach, będziemy mogli doznać coś szczególnego i wyjątkowego, doznać tą jedność ciała, którą buduje i daje Duch Święty. Żebyśmy pełni mocy, wdzięczności, chwały mogli iść w ten świat i dawać nadzieję w tym świecie, w którym jest niepokój. W tym świecie, w którym nasze serca są zaniepokojone. W tym świecie, który nie dba o stworzenie, o przyszłość, żebyśmy mogli nieść dobre przesłanie. Przesłanie o zbawienie w Jezusie Chrystusie. Tą eschatologiczną również nadzieję. I żebyśmy mogli znów doznać prawdy tych słów apostoła Piotra. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o Was staranie. Niech Duch Święty powieje w całym naszym Kościele. Niech powieje w całym naszym kraju, na całym świecie, żebyśmy mogli zbudowani, umocnieni iść w ten świat i żyć w tym świecie. Niech Pan Bóg nam w tym błogosławi. Amen.